Tu i teraz. Powoli kończy się już październik, to my śmiało możemy zapraszać na wydarzenia listopadowe. I tak, drugie forum ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej już niebawem się rozpocznie, bo 7 listopada. O tym właśnie dziś porozmawiamy w drugiej części magazynu Tu i Teraz z naszymi gośćmi, którymi są pan Sławek Giefink i pan Mateusz Marszał z Fundacji Pro Publico. Witam panów serdecznie. Witamy serdecznie. Podstawowe pytanie, do kogo jest skierowane drugie forum? Drugie forum ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej skierowane jest do kapłanów, do księży proboszczy, do księży, którzy pracują w parafiach oraz do świeckich, którzy mają to pragnienie w sercu, aby służyć swojej wspólnocie parafialnej. Też również do tych, którzy służą już w wspólnotach parafialnych, chcą się dzielić swoim doświadczeniem, tym, co uważają za takie dobre narzędzia, które dają owoce i chcą się tym dobrym doświadczeniem podzielić z tymi, którzy z kolei szukają inspiracji, pomysłów, co w wspólnocie parafialnej można zrobić, jak głosić dobrą nowinę, jak więcej mówić o Bożej miłości. Taki jest cel drugiego forum. A jaki był finał pierwszego? Jakie owoce przyniosło pierwsze forum? Pierwsze forum zasadniczo miało na celu ukazanie tego, jakie wspólnoty duszpasterskie działają na terenie Archidiecezji Poznańskiej. I te wspólnoty właśnie pokazywały to, czym się zajmują, w jaki sposób pragną prowadzić ludzi do spotkania z Panem Jezusem. I to już w zasadzie 3 lata temu miało miejsce. No i teraz właśnie takie odświeżenie całego tematu, zachęcenie wszystkich właśnie do tego, żeby włączali się w ewangelizację w naszym kościele diecezjalnym. A jakie wobec tego hasło tegorocznego forum? Hasłem jest Wydajcie i mieść z Mateusza, Ewangelii 14:16. Niejako wychodzimy z założenia, że Pan Jezus wszystkich nas, nie tylko księży, ale również świeckich, którzy mieszkamy w swoich parafiach, wszystkich Pan Jezus nas pragnie powołać do tego, abyśmy zanosili drugiemu człowiekowi dobrą nowinę i miłość Pana Boga. Przez słowo, czy to przez konkretne działanie właśnie we wspólnocie parafialnej. Także Wydajcie i mieść, to jest też to bogactwo Kościoła, którym diecezji dysponujemy jako wspólnota diecezjalna, właśnie żeby na tym forum zaczerpnąć tych narzędzi i te narzędzia zanieść i poprzez te narzędzia między innymi nakarmić Duchem Bożym drugiego człowieka. W takim razie, jak długo będzie można cieszyć się uczestnictwem w forum? To znaczy, zasadniczo forum będzie trwało jednego dnia i w czasie tego forum będzie kilka takich bloków tematycznych. W zasadzie są takie 4 główne bloki. Pierwszy blok to jest część taka konferencyjna, którą będą prowadzić biskupi, między innymi biskup Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który uważamy, że ma spore doświadczenie ewangelizacyjne właśnie na tym polu. Też między innymi będzie ksiądz Mirosław Tykwer, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego, czyli tak można powiedzieć trochę regionalnie, i ksiądz biskup Damian, który objął patronatem to całe wydarzenie i też jest taką osobą, która przewodniczy takiemu Centrum Nowej Ewangelizacji, które rok temu powstało, które jeszcze na tą chwilę może trochę raczkuje, ale forum może pozwoli na to, żeby grupy duszpasterskie, parafie jakoś w ramach tego jednego dzieła się uaktywniły. Poza tym w drugiej części będzie prezentacja doświadczeń wspólnot parafialnych. To doświadczenie my jako Fundacja Pro Publico zbieraliśmy już od 2,5 roku działania tej fundacji. Odwiedziliśmy wszystkie parafie, wsłuchując się w to, z czym te parafie mogą się podzielić. I tak zachęcaliśmy właśnie do tego, żeby była taka okazja podzielenia się w szerszym gronie tymi pomysłami. Stąd 10 parafii będzie dawało świadectwo. Najważniejszym elementem takim, w którym będziemy mogli spotkać się z żywym Jezusem Chrystusem Eucharystycznym, to będzie właśnie Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. I czwarty blok taki, jakby którym będzie konkretna prezentacja tych wszystkich warsztatów, takich, z których właśnie się dowiemy o
praktycznym takim wykorzystaniu różnych pomysłów we wspólnotach parafialnych. Czy jest jeszcze szansa, by dołączyć się do forum, czy wokół 10 parafii to się będzie koncentrować? Oczywiście jak najbardziej zapraszamy, jeszcze miejsca są do tego, aby uczestniczyć w forum. Te 10 parafii to będzie parafii, które dają świadectwo tego, które mają poczucie, że rzeczywiście ta ich praca duszpasterska czy ewangelizacyjna przynosi owoce. Chyba tak trzeba powiedzieć, że dzisiaj czas jest taki dość trudny, jeśli chodzi o ogłoszenie dobrej nowiny. Może czas nie jest trudny, tylko może trudniej o owoce trochę. A te parafie to są te parafie, które jakby mają odwagę powiedzieć: my to, co robimy, daje nam owoce, Pan Bóg jest z nami w tej zobaczcie, pracy. Zobaczcie, przyłączcie się. Tak, żeby też dodać może trochę animuszu, odwagi tam, gdzie może takiego poczucia nie ma. A miejsce oczywiście jest cały czas. Zapraszamy, aby właśnie decyzje w parafiach, we wspólnotach parafialnych podejmować i uczestniczyć. Jesteśmy przekonani, że Pan Bóg będzie udzielał natchnień takich i dodawał odwagi, aby wracając do swoich wspólnot z nowym siłą i z nowym takim mocnym Duchem Bożym tą posługę niejako dalej realizować. W takim razie w jaki sposób można się kontaktować, w jaki sposób się zgłaszać? Można zgłaszać się bezpośrednio przez stronę internetową, w której można właśnie uzyskać wszelkie informacje dotyczące forum. To jest strona www.mt1416.pl. Jest tam podany też numer telefonu, który my jako fundacja obsługujemy. Można tam uzyskać wszelkie potrzebne informacje do tego, jak się zgłosić, co będzie przedmiotem też właśnie tego samego wydarzenia. I dodatkowo będziemy w tej chwili od w zasadzie dnia jutrzejszego informować dosyć szerzej na terenie miasta Poznania, ponieważ wchodzimy też w taką kampanię billboardową informującą o samym wydarzeniu, ale też właśnie chodzi o to, żeby nie skupiać się tylko na samym wydarzeniu, ale żeby też on miał wymiar taki ewangelizacyjny. Stąd wizerunek Pana Jezusa, twarz Pana Jezusa z całunu turyńskiego ma być takim zaproszeniem do otwarcia swoich serc, właśnie na zaproszenie Pana Jezusa do włączenia się w ewangelizację. Kontynuacja będzie forum ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej. Czy będzie trójka? Tak. No, oczywiście tego nie wiemy, to już Pan Jezus albo nas będzie zachęcał i pukał do naszych serc, żeby dalej kontynuować. Myślę, że wszyscy zobaczymy, na ile to spotkanie i taka wzajemna wymiana myśli i też takie poczucie potrzeby jednoczenia wspólnoty diecezjalnej, bo tu nie chodzi tylko może okazać się w ogóle, że owocem tego spotkania nie tylko jest to, że wychodzimy z nowymi pomysłami, ale w ogóle takie poczucie, że jesteśmy naprawdę też wspólnotą diecezjalną i że poznając się ze sobą nawzajem, możemy się ubogacać, kontaktować ze sobą nie tylko w ramach tego forum jednego dnia, ale wymienić się kontaktami i niejako dopytywać, doradzać sobie wzajemnie już w późniejszym czasie. To być może i powstaną nowe projekty w taki sposób. No być może tak. Na ogół no, tak myślę, że też tak się dzieje w życiu, że właśnie poprzez poznanie się z nowymi ludźmi gdzieś powstają nowe pomysły, nowe decyzje, ale czy to trzecie forum będzie, to oczywiście w rękach Pana Boga wszystko. Na razie zapraszamy na drugie forum ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej. To akurat 7 listopada miejsce Targi Poznańskie, pawilon 7, prawda? To tam. Tak, właśnie tam gorąco zachęcamy wszystkich właśnie, żeby przyjąć to zaproszenie od Pana Jezusa, bo to tak naprawdę to nie my zapraszamy, ale sam Pan Jezus, który wzywa nas właśnie do głoszenia dobrej nowiny wszędzie tam, gdzie tej miłości jeszcze jest za mało, gdzie jeszcze obficiej powinna wylać się łaska Boża. I do tego z całego serca zachęcamy. 7 listopada na Targach Poznańskich. Początek o 8:30, a taki planowe zakończenie około godziny 21:00 o drugim forum ewangelizacyjnym Archidiecezji Poznańskiej. Rozmawialiśmy dziś ze Sławkiem Giefingiem i Mateuszem Marszałem z Fundacji Pro Publico. Serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy. Do it as